Sukces w produkcji mleka możemy osiągnąć żywiąc racjonalnie lub rozrzutnie. Ekonomika w produkcji mleka polega na zachowaniu dwóch zasad. Po pierwsze, uzyskać wyższą wydajność. Po drugie, obniżyć wydatki, ale nigdy kosztem wydajności. Gdy ceny pasz treściwych gwałtownie rosną, hodowcy często obniżają ich dawkę. Czy jest to opłacalne? Nie wolno dopuścić do obniżenia przychodów. Oszczędność 1 kg paszy treściwej to złoty 20 zł. Z tytułu takiej oszczędności grozi utrata 2 kg mleka, co stanowi wartość 3,20 zł dziennie. Ten manewr kosztował więc 2 złote straty na każdą krowę. Usiądźmy wspólnie do przeanalizowania Waszych dawek żywieniowych. Przebadamy wszystkie komponenty. Skalkulujemy faktyczne ceny Twoich pasz. Przeanalizujemy Twoje koszty i zyski. Omówimy sobie najlepsze rozwiązanie. Jeśli jednak chciałbyś oszczędzić na paszy treściwej, to po pierwsze popraw jakość swoich użytków zielonych. Po drugie zrób mega kiszonki bez strat jakości. Po trzecie zastosuj skuteczne substancje czynne zawarte w premiksach. Omówmy to sobie w rzeczowej rozmowie.